właśnie, nie może być tak, że zostawiasz mnie sama w domu, nic o tym nie mówić, tak? Ale przecież mi się wydawało, że ci mówiłem, no. Nic mi nie mówiłeś, no. bo spałam wtedy przecież, no. No tak. Trzeba było chociaż mnie obudzić, słuchaj. No. Nie przerywaj mnie. Dobrze, przepraszam. Myślisz, wiesz co mogło mi się stać, jak sama siedziałam, leżałam, spałam, taka sama w domu, a ty co? Wiem, mógł się na przykład ktoś pomazać mazakiem. Planowałeś to zrobić? Nie, no tylko wiesz, jak ktoś śpi, to ma się ochotę go aż tak jak słodko, jak ty spałaś, wiesz, spałaś sobie tak, że nie chciałem cię budzić, w ogóle mi przez myśl to nie przeszło. Patison, my z Jackiem mieliśmy poważną rozmowę. Wiesz, że nie byłabym wściekła, gdybyś mnie obudził, powiedział, że idziesz się z dziadkiem przejść. Ale spałaś tak, że nie... się martwiłam, wiesz, jak ja się martwiłam? Dobrze, okej, dobrze, już, dobra. Więc słuchaj, ojejku, zarobiło się ciemno, bo wiesz, całą noc mi kazanie mi prawić cały wieczór, w głowie się nie mieści. I mam nadzieję, że dotrze do ciebie to kazanie. Dotrze do mnie, dotrze. Idziemy dziadka prosić o bajkę na zgodę? No dobra. No to chodź. Aj, Patis, powiem ci szczerze, że ty to taka jesteś nerwowaśna troszeczkę, ale wiesz, jak się... Tobą to wiesz. Ale wiesz, jak się denerwujesz, to w sumie ładna jesteś, więc... Dziadku! Obudź go ty, bo ja się boję, bo... A czego ja mam? Nie, on mnie jeszcze przywodzi do swojej laski, co wtedy? Bajka! Dziadku! Bajka! Dań! Dziadek, wstawaj! Boże, spać nie dają, tylko się droi i normalnie co? Czego? Cholera jasna, co? Bajkę chcę. No, Jezu, bajkę, no tak, nie dokończyłem wam, cholera, już no czasami to wolę pogadać poważnie niż tak ty. Dobra, to gdzie chcecie tą bajkę? Siduś, idź rozpal ładnie ognisko, a ty maleństwo przygotuj nam coś ciepłego do kubka. Dobra. A ja też się podniosę zerwę to i pójdę tam. Nie, jeszcze, jest, dobra, udało się. Chodź, dziadku, usiądź sobie wygodnie tutaj na tym. Tak, tu, dziadku, tu. Patrz, chodź, masz coś? Dobra, chodź. O, dziękuję. O, czoklad. Czekoladka. Kiedyś wam powiem o pewnym czekoladowym... nieważne. No to dobrze, to kontynuując przygodę. A więc było to pokrótce tak, że Mikuś, prawda, wracał z Laponii od tego Kajka małego, pamiętacie? No i przyleciał do mnie i do Beatki. Wylądował w sobie tylko znany sposób i zaczęła się mała awantura Beatki. Mikuś! Oj, Beatka, nie krzycz na niego! Spokojnie. No, co jest to, Mikuś? Mikuś, ja nie chcę tym rozmawiać z wami. Nie chcę o tym rozmawiać. Matko Boska. Co ty masz pod okiem w ogóle? Nie będę... No, o Jezu. To byli mnie. Miałeś nie jechać, mówiłam ci. Mikuś, ale... jak to miał nie jechać? Miał jechać przecież, miał sprawdzić. Przecież go. Muszą być święta, no. No właśnie. Mówiłam ci, no. No, nie, Beatko, nie denerwuj się, ja się wszystkim zajmę. Chodźcie do domu. Razem coś wymyślimy. Spokojnie, Beatko. Nie. Mikuś, trzymaj się, chodźcie. Dobrze, kupaj, będzie okej. Okay. No, spokojnie. Bez tutaj dram rodzinnych. No okres mi trochę wsparcia, jesteś moją żoną. No, popieram. Jaki okres? Nie, no nie okres, wsparcie. Chodzi mu o wsparcie, no. Mikuś, jak to opowiada, jak było? No, doleciałem do tej Kajko Arii i tam był taki mały Kajko i on wołał tak Kajko. No i on się pobił? Nie, no i co? On się przestraszył i tak wołał i wiedział taki duży, taki duży Kajko. No. I on i... Tata, i powiedział, to był tata, no, na pewno. I wiesz, co on powiedział? Co? Kajko! I zaczął mnie gonić! O Matko Święta! Oni zawsze mówią Kajko! Ale nie denerwuj się, Mikuś! No, denerwuję się! No, spokojnie, Beatka na pewno to zrobi. Słuchajcie, usiądźmy spokojnie na kanapie i pośmy, co mamy porobić. Na pewno jest wyjście z każdej sytuacji, prawda, Beatko? No, myślę, że tak. No, spokojnie, no, ja myślę, że powinniśmy zastanowić się nad tym. Nie wiem, czy się razem tu, żeby coś... wiem! Musimy coś wymyślić! Dobra, nie? No, musimy, dokładnie, coś trzeba wymyślić. Okej. Macie jakieś pomysły? No ja mam, ja rękę do góry bym podniósł, ale się nie da w Minecraftzie. Chodzi o to, że na przykład przebierzmy jakiegoś renifera. No ty ogłupiałeś renifera, renifery są za grube, no ja nie wyglądam jak renifer. No tak, też pewnie problem z brodą był. Rogi, no tak. No to ja już nie wiem, no Beata, ty ja... Nie wiem! No, co jest? No, ja ci zrobię brodę. Jak brodę mi zrobisz? Na sztełku. Jak? No przecież, jak? To jest hańba! Hańba! Ci przefarbuję. Ale Mikołaj z brodą sztuczną! Ja Mikuś, być... jak myślisz, sztuczna broda pójdzie? To jest wbrew kodeksowi Mikołaja! Aha! Nie można tak robić! To po co ze się obciął włosy? Znaczy... No bo...
Nie rozumiem, jak to jest wbrew kodeksu Mikołaja. Nowe trendy, rozumiem. Nowe trendy są dozwolone w kodeksie. A, rozumiem. I co ja teraz zrobię? O Boże. Co ja zrobię? No matko, świnko. Dobra. Ja pójdę. Co ja zrobię? Kurde, nie wiem, co zrobić. Ja pójdę. Co? Co? Ja pójdę, no. Jak to ty? No ja mam brodę, jestem stary, wszystko się składa, tylko jeszcze potrzebne mi okulary. Nie no. Masz jedną brew, to trzeba wydepilować. O matko boska, ja nie będę... Nie, żadnych takich inwazji na moje brwi, przepraszam, ale... No dobra, to ci się czapkę się nasunie, dobra. No, myślę, ale ja Boże Święty, jestem żółty, jak to, nie wiem, dobra, ułożę spodnie, czy coś, jakoś coś się ukryje. No, ale ja nie wiem, czy ja sobie pora... Cholera, tak rzuciłem to trochę, nie wiem, Mikuś, myślisz, że dam radę opanować te wszystkie... No wiesz co, no. Mamy dwa dni, no. Mikołajek. No w sobotę. Wszystko ogarnąć, to jest, słuchaj, tam jest naprawdę dużo roboty, musisz nauczyć się latać saniami, no i co? Renifery, matku. Latać workiem. Dojdź renifery! Musisz nauczyć się o dualizmie korpuskularno-falowym, bo to też... Jasu, Mikuś, nie mów do mnie takim językiem, ty, a powiedz, czy renifery się doi w ogóle, czy nie? Znaczy karmić. Karmić, no, aha. Można je doić, nie, to doić nie, ja bym wolał jednak tylko karmić. Dobra, to ja bym musiał to w dwa dni załapać. No w dwa dni, no. Dasz Matko radę. Święta, ile, Beatko, ile on się uczył tego fachu? 5 lat. 5? Ale nie mamy 5 lat, Jezus Mario! Ale to głupek jest! Ale, Beata, nie przesadzaj, no, nie. Przesadzasz. Boże, kochany. Ja ci dam taką skróconą wersję, że stary, ogarniesz wszystko, no. No dobra, to bierzmy się do roboty w takim razie, żadnych game modów, Mikołaj bez game moda, dobra, to chodźmy. Dobra. I zaczęliśmy przygotowywać się do wyprawy. Mikuś uczył mnie, jak nie dojść renifery i że trzeba im ostrzyć rogi. To są specyficzne, magiczne renifery, którym tylko i wyłącznie Mikołaj może wydawać komendy, więc one też miały problem z zaakceptowaniem mnie, no bo ja jestem żółty, a one niestety żółtych nie chcą słuchać. Mikołaj uczył mnie wszystkiego. Mówił do mnie, słuchaj kolego, musisz dobrze kierować, bo bez tego nie rozdasz prezentów i będzie lipa. No i jednak się uczyłem siadać i tak dalej, ale to wszystko nic. Najtrudniej, kochani, było opanować latanie. I to była po prostu największa gratka. Komendy nie działały, a w końcu coś po prostu zasarpało i wystartowało te renifery. Ale to nie było łatwe. Tutaj zaczęła się całkiem nowa przygoda w moim życiu. Ja nie wiem, jak to mam zatrzymać, Mikoś, ratuj! Co? Ukośnik, stop! Nie działa, Mikuś, nie działa! Ratuj mnie! Krzyknij, wszystkie świnie krzyczą Rudolf! Wszystkie świnie krzyczą Rudolf! O! Jezu, zadziałało! Matko Boska, przed chwilą myślałem, żeby chodzić i żeby wszystkie skrzynie krzyknąć Rudolf. Dobra, nieważne, i co teraz, Mikuś? I teraz trzeba rzucić prezenty do kominów. Musisz rzucać jak Jordan, zatrzymać. O, Matko Święta, pokaż. Pokaż jeszcze raz, bo nie widziałem, pokaż. No tak jak Jordan. No, pokaż. Łocieluju! No, No, mam, teraz. No, rzucaj. Dobra, uwaga, no i... O, hop! O kurde! Stary, no. To jest wszystko zasługa nadgarstka. Ja mam tak wyrobiony nadgarstek, no. Ale ćwiczyłem to latami, ale ty też musisz. Ale właściwie ty już masz pewnie rękę wyrobioną, więc... No ja wiem, ja mam wyrobioną, bo ja często robię ten... Kwagiel-magiel. No, dokładnie. Także nauczę się. Dobra, to ta lekcja odrobiona. A jak ruszyć z tymi saniami z powrotem? Musisz powiedzieć, Rudolf, bo cię Beatka pocałuje. Uwaga, Rudolf, bo cię Beatka pocałuje. O cholera, jak ruszyły, o matko, dobrze. Byłem już wstępnie przygotowany na sobotnie Mikołajki, ale jeszcze Mikuś miał do mnie jedną sprawę. No co jest takie ważne, kurde, że... No pamiętaj, Tis, że najważniejsze... by oni napisali w komentarzach listy do Mikołaja. A, list do Mikołaja napisze, w komentarzach, no i co? Dokładnie, jak ktoś napisze najładniejszy list, okay, to dostanie Minecrafta premium. A, czyli czyli oni mają napisać list do Mikołaja w komentarzach pod tym filmem i tak. Wtedy najładniejszy list do Mikołaja to jest Minecraft, tak? Cholera jasna, tak. Mikuś, ale ci siniało to oko, matko bosko. Połóż się spać, ja też idę pojutro, a w zasadzie w sobotę przede mną czas nie ciężki dzień. Myślisz, że sobie poradzę?
Musisz dać radę. Wszyscy w ciebie wierzą. Będą święta na bank, co nie? Będą. Cholera. Będą święta, super. Dobra, idę spać. Trzymaj się. Pa, pa. No, cześć. No, cześć. Powodzenia. Kurde. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la